Dzień dobry. W czwartym już odcinku Zadbana Finansowo Live. W tamtym tygodniu opublikowałam wideo o tej porze. Byłam w drodze na szlak. Tyle się rzeczy już wydarzyło od powrotu z gór, z tej wyprawy, że teraz sobie zdałam sprawę, że mam wrażenie, że to było dawno temu, a to było tydzień temu dokładnie. Dzisiaj jestem na świeżo po wczorajszym webinarze. Skończyłam w późniejszych godzinach, od 20:30 około 22:00. Powiem wam, że spałam jak dziecko po tym webinarze. Więc jeszcze link z nagraniem nie wyszedł. I też jest taka dobra wiadomość dla osób, które się spóźniły na webinar, że jeszcze można się na niego zapisać, bo link do nagrania jeszcze nie został wysłany. Po tym spotkaniu dzisiejszym, po tym odcinku usiądę i wyślę. Więc można się jeszcze dopisywać. Dzisiaj, słuchajcie, kto wpada tutaj na live, przywitajcie się w komentarzu, proszę. Będzie mi łatwiej pewnie też mówić, kiedy będę wiedziała, do kogo mówię. Dajcie znać, napiszcie, czy oglądaliście w tamtym tygodniu to moje nagranie. Krótkie podsumowanie. Cześć Agnieszko. Chyba się wczoraj widziałyśmy, prawda? Krótkie podsumowanie tamtego odcinka, jak zarabiać z lekkością. Opowiadałam w nim o trzech czynnikach, które wpływają na to. Po pierwsze, wiedzieć, czego chcesz. Po drugie, opierać swoją pracę na swoich talentach, na mocnych stronach, żeby właśnie ta naturalna zdolność, żeby było łatwo i lekko. I po trzecie, wyzbyć się tych ograniczających przekonań. I dzisiaj kontynuacja. I wiecie co, jak ja się przygotowywałam do tego tematu, to ja bym mogła go kontynuować i kontynuować, bo bardzo dużo jest czynników na tą lekką pracę. I dzisiaj postanowiłam podzielić się z Wami taką kwestią związaną z tą lekkością zarabiania, z którą widzę, że wiele kobiet, bo mężczyznom jest trochę łatwiej na tym polu, ale wiele kobiet właśnie się z tym boryka, z pozwoleniem sobie na lekkie zarabianie i o tym będzie dzisiaj, o pozwoleniu sobie na lekkie zarabianie. Właśnie, pan coś kojarzy, Agnieszko, że widziałyśmy się dzisiaj i rano chyba jeszcze korespondowałyśmy. Fajnie, że napisałaś, bo widocznie coś tam się zablokowało. Więc od razu nadmienię, że słuchajcie, otworzyłam też właśnie wrota do unikatowych archetypów finansowych. 10 października zaczynamy pracę. I serdecznie tam zapraszam po tym live'ie, gdzieś opublikuję link do tego, bo w tym momencie dołączając do końca dnia w niedzielę, można dołączyć, mieć niższą cenę i zgarnąć wszystkie bonusy, więc naprawdę się opłaca. A jest to ostatnia edycja w tym roku, jaką będę prowadziła, więc warto się zapoznać. Więc chyba to wszystko, czym chciałam się podzielić przed tym pozwoleniem sobie na lekkie zarabianie. Oprócz tego, że jeszcze w przyszły piątek, słuchajcie, też będę wideo opuszczała, bo będę w drodze prawdopodobnie, w drodze będę do Krakowa, bo wieczorem w Krakowie będziemy tańczyć. Tańce w kręgu ku obfitości finansowej. Uwielbiam tańczyć i poruszać ciało, żeby zniknęły różnego rodzaju napięcia związane z tematem finansowym, tematem pieniędzy, zarabianiem. Więc krakowianki, serdecznie zapraszam na tańce w przyszły piątek w Krakowie. Jak będziecie szukały linka, to napiszcie tutaj, to ja wam podrzucę. No ale dobrze, widzę, że już tutaj dołączyłyście i Alicja, i Agnieszka, i Sylwia. Alicja, odpowiem na twoją wiadomość po, dobra. Sylwia, Dorota, miło was widzieć. Więc temat dzisiejszy, pozwalanie sobie na lekkie zarabianie. Słuchajcie, więc tak, kiedy myślimy o lekkiej pracy, to stereotypowo wchodzą nam trzy obszary. Po pierwsze, z czym nam się kojarzy przyjemność?
Tak? Możecie mi tutaj odpowiadać, z czym Wam się kojarzy przyjemność. Ale kiedy ja pytam o to moje klientki, kiedy ja sobie sama myślę o tej przyjemności, tak stereotypowo podchodzę do sprawy, to przyjemność na pierwszy rzut oka w ogóle mi się nie kojarzy z pracą. W ogóle, na pierwszy rzut oka. I jeżeli właśnie w głównej mierze przyjemność kojarzy nam się z konkretnymi obszarami życia, z konkretnymi dziedzinami życia, i zaczynamy łączyć ją z pracą, to może właśnie tutaj nam już coś nie pasować na poziomie przekonań i pewnych stereotypów, które gdzieś tam mamy w głowie, które przekazuje nam społeczeństwo, które potwierdza społeczeństwo. I w pewnym momencie myślenie o pracy, że ona ma być przyjemna, to w ogóle było jakieś bardzo rewolucyjna myśl, bo w rzeczy samej praca nie została stworzona do tego, żeby dawać przyjemność. Praca została stworzona do tego, żeby produkować. Produkować, pracować na akord, pracować, wytwarzać jakieś dobra. Po to została praca wymyślona i za tą pracę otrzymujemy wynagrodzenie. Więc w pewnym momencie myśl, że praca ma być przyjemnością, dla niektórych osób może być bardzo rewolucyjna. I właśnie przyjemność. Agnieszka napisała, że pierwsza myśl, nic nie robienie. I teraz. Jak wygląda praca, która jest, polega na nic nie robieniu, tak? I czy jest w ogóle to możliwe? Więc myśląc właśnie o jak zarabiać z lekkością, to zaczynamy wchodzić w pewne takie tematy i właśnie stereotypy. Więc pierwszym stereotypem jest, czym jest przyjemność i na ile praca w ogóle może być przyjemnością. Drugi stereotyp, bo też wchodzi na temat, sam na temat pracy. Tak? Z czym kojarzy mi się praca? Co to jest ta praca? Trochę już przed chwilą o tym powiedziałam, ale kolejna grupa stereotypów, społecznych wierzeń i tak dalej, wchodzi na temat samej pracy. Czym jest właśnie praca? Jaka jest definicja pracy? Po co jest praca? Jaka ma być praca? Bo jeżeli na pierwszą myśl komuś przychodzi, że praca ma być ciężka, praca ma być wartościowa, praca ma przynosić mi pieniądze, praca jest sensem mojego życia, niektórzy takie mogą mieć odpowiedzi, więc zobaczcie, kolejna grupa stereotypów nam wchodzi, tak? Nie tylko właśnie pierwsze związane z przyjemnością i jak to łączymy z pracą, drugie na temat właśnie samej pracy. I teraz kwestia, jakie są nasze wyobrażenia na temat przyjemnej pracy? Jak sobie pomyślicie, osoby, które są ze mną na żywo, osoby, które potem będą to oglądały, też napiszcie, jak sobie wyobrażacie przyjemną pracę? Jakie obrazy wam się pojawiają w głowie? Być może jakieś osoby wam się pojawiają. Bo na przykład praca z przyjemnością w grupach, w których często ja się obracam, kojarzy się z hobby, kojarzy się z pasją, kojarzy się z czymś, co robimy dla przyjemności i właśnie próbujemy na tym zarabiać. No ale tutaj zaczynają nam wchodzić takie obrazy. Ja nie mówię, że u was tak będzie, ale u niektórych osób tak wchodzi, że pojawia się to na przykład artyści. Oni malują, oni uwielbiają malować, ale gdzieś pojawia się pewien stereotyp, że artyści mają mało pieniędzy pod pewnymi względami. W większości artyści słabo zarabiają. Taki obraz nam się może przedstawiać. Lekka praca kojarzy mi się ostatnio z czymś nielegalnym, złym, jakiś dom publiczny, mafia. Właśnie chciałam o tym Ewa powiedzieć, że praca, przyjemna praca w niektórych środowiskach może być takie, wiecie, faceci na przykład jak o tym usłyszą, to sobie pomyślą, że to jest jakaś typu prostytucja, tak? Bo przyjemność, seks kojarzy się z przyjemnością
i tutaj do przyjemności dokładamy pracę. Więc zobaczcie, jakie stereotypy wchodzą nam na samo hasło zarabiać z lekkością. Tak? Więc masa stereotypów, masa przekonań. No ale dobrze, powiedziałam, że trzy takie obszary stereotypów nam wchodzą w temat, jak zarabiać lekkością, zarabianiu z lekkością. Pierwsze właśnie przyjemność, drugie wszystkie stereotypy związane z pracą i trzecie, jak zarabiać z lekkością, czyli na temat zarabiania. Czyli wszystkie stereotypy i przekonania, mity, wierzenia, słyszenia, wszystko, co gdzieś koło nas, na temat zarabiania. Jak się zarabia pieniądze? I teraz, jakie epitety nam tutaj przychodzą? I teraz kreatywność nie zna granic. Może nam tutaj wejść wszystko na temat zarabiania. Zarobić, urobić, jakieś takie konkretne, bardzo bliskie skojarzenia. Tak? Zarabianie. Zobaczcie, sam czasownik zarabianie jest czynnością niedokonaną. Zarobić już inaczej. Raz zarobił i żył całe życie za to, co zarobił. Ale zarabianie generalnie, w taki sposób, jak ja to ujęłam, to właśnie jest pewną czynnością niedokonaną, czyli trwa cały czas. Czyli od razu też do naszej nieświadomości jest impuls, że zarabianie jest nieskończone. Cały czas trzeba zarabiać. A jak to komuś z pracą ma różne przekonania, że to musi być ciężkie, musi być właśnie jakieś takie nie do końca lekkie, to może jeszcze dodatkowo te stereotypy na temat zarabiania jeszcze mogą tutaj wchodzić. Więc trzy grupy stereotypów, mitów i przekonań wchodzą nam na lekkie zarabianie. A oprócz tego właśnie, czy my sobie na to pozwolimy. I tutaj z jednej strony chcemy lekko zarabiać, dużo osób chce lekko zarabiać i myśli o tym, kombinuje, jak to zrobić, żeby lekko zarabiać, szuka tych swoich mocnych stron, pracuje nad swoimi przekonaniami, docieka, czego chce w zupełności, myśli o wizji życia, o tym, jak to ma wszystko wpływać i potem zderza się z rzeczywistością. Z rzeczywistością się zderza na zasadzie, że jesteśmy w takim społeczeństwie, w takim otoczeniu, że nagle zaczynają do nas docierać jakieś takie przesłania, które gdzieś nam ktoś powiedział, które gdzieś usłyszałyśmy. Czasem one nie są nasze, a czasem uważamy, że są nasze. I właśnie myślimy, że to jest kwestia wewnętrznego krytyka, że on się dopytuje. Ale właśnie z jednej strony chcemy zarobić z lekkością, ale z drugiej strony wychodzimy na spotkanie z tymi z wszystkimi stereotypami z tych trzech grup. I teraz jak my się zachowujemy w sytuacji, kiedy spotykamy się z nimi? Czyli chcemy, robimy dużo, żeby to zrobić, to co mówiłam w ostatnim odcinku, a tutaj się spotykamy z tymi stereotypami. I teraz jak sobie pozwolić na to, żeby pomimo tych wszystkich stereotypów zrobić to, co chcę zrobić, zarabiać z lekkością, dążyć do tego. Czy wy macie jakiś sposób na to? Trzeba się trochę umęczyć, Alicja pisze. Jak się zarabia? Ciężko, z trudem, ok? Że muszą być nerwy i stres, przynajmniej trochę. Okej, to odpowiedzi na moje wcześniejsze domniemania. Ale czy sobie pozwalam na to, jak sobie tak zamkniecie oczy, czy ja sobie zarabiam na lekkie zarabianie? Jak ja będę pracowała z tymi napotkanymi stereotypami, przesłaniami innych ludzi, jak cię zaraz zaczną pytać przyjaciele, rodzina, ale ty tak chcesz zarabiać? Ale ty na tym zarabiasz? Tak? Bo zobaczcie, wtedy stajemy twarzą w twarz z tymi wszystkimi lękami innych ludzi, ale gdzieś te lęki, czy strachy, czy gdzieś te przekonania w nas wychodzą. I czy ja sobie na to pozwolę? Jeżeli mam kredyt na głowie,
to istnieje możliwość, że sobie na to nie pozwolę. A nie pozwolę sobie, bo nie do końca wierzę. I teraz takie antidotum na to, żeby sobie dać większe przyzwolenie, oprócz wprowadzania więcej flow w swoim życiu, medytacji i tak dalej, to jeszcze wiara nad swoim pomysłem, przygotowanie swojego pomysłu, przygotowanie swojego biznesu, nie tylko pod względem takim, że czuję, że będzie ok, tylko pod względem takim biznesowym. Wyliczyć sobie wszystko, trzeba sprawdzić, czy jest potencjał, żeby umocnić się w tym przekonaniu, że będzie ok, że to wypali. Dobrze się wtedy po prostu nawet spotkać z kimś doświadczonym, z kimś mentorem, żeby on też wam pomógł spojrzeć na wasz pomysł, wasz biznes z innej perspektywy. To nie chodzi o to, żeby samemu wszystko robić i nie wymyślać koło na nowo. I wiem, co mówię, bo jestem, moim drugim archetypem jest buntowniczka, więc ja uwielbiam wymyślać koło na nowo. Tak bardzo naturalny sposób mi to przychodzi, ale jest to. Więc myśląc o tym, czy ja sobie pozwalam na pracę z lękością, myślę naprawdę o wielu, wielu rzeczach, które tutaj nam wchodzą. Ale poczucie takie pozwalające sobie, że mogę zarabiać z lekkością. Nie tyle, że chcę, ale mogę. Bo wchodząc w taką strefę, pytając się, czy ja mogę sobie pozwolić na coś takiego, wchodzimy trochę w taką energię dzieci. Nie wiem, czy to zauważyłyście, bo to dzieci są uczone tego, że jak coś chcą, to muszą się zapytać. Zapewne my też tak byłyśmy uczone. Więc czasem mamy takie wrażenie, że jak coś chcemy, to jest takie trochę wdrukowane w nas, to my potrzebujemy się upewnić, my potrzebujemy się zapytać, żeby ktoś nam powiedział, tak, to jest dobra droga, albo nie, nie idź tędy, albo coś innego. Więc wychodzi takie naturalne w nas, znaczy to nie jest naturalne, ale tak jak zostało gdzieś tam w nas wprowadzone, to zostało nam to naturalnie, takie pytanie o zgodę, czy ja mogę dotknąć tej przyjemności, czy ja mogę to zrobić, czy ja mogę zarabiać z lekkością. I z tym chciałabym was dzisiaj zostawić, z tym pytaniem. Na ile sobie pozwalasz na to, żeby zarabiać z lekkością? Nie pytasz innych, nie pytasz innych o zgodę, nie upewniasz się na 100% za każdym razem, ale czy to jest ok, czy nie jest ok, czy masz sobie taką zgodę właśnie na zarabianie z lekkością? I jeżeli czujesz, że masz, to jak ona się ujawnia? Jeżeli czujesz, że nie masz, to co tutaj się dzieje? Czego tutaj ci brakuje? Co byś chciała mieć, żeby mieć tą zgodę? Jakie warunki mają zostać spełnione? Pomyślcie na tym, na ile pozwalasz sobie na zarabianie z lekkością. Tak, ja obiecałam w pewnym momencie, że każdy ten odcinek będzie się kończył pytaniem, i właśnie chcę was zostawić dzisiaj z tym pytaniem. Kto ma ochotę odpowiedzieć teraz, to bardzo fajnie. Z niektórymi pytaniami trzeba sobie pochodzić i to jest ok. I dzisiaj proponuję wyjść na spacer, bo mamy dzisiaj piękną pogodę, przynajmniej u mnie, jest cieplutko. Wyjść sobie na spacer z tym pytaniem i poczuć tę odpowiedź. Nie szukać odpowiedzi na siłę, tylko iść na spacer, zadać sobie pytanie i pozwolić sobie na poczucie tej odpowiedzi. Znowu pozwalanie sobie. To jest bardzo silne zakorzenione. Pozwalanie sobie, pytanie o zgodę. Szczególnie właśnie wśród kobiet, które byłyśmy wychowywane jako takie grzeczne dziewczynki, które nawet w szkole, jak co mi siusiu zrobić, to musiały już podnosić rękę do góry i pytać, czy ja mogę wyjść do toalety. Temat, mega duży temat. To jak ktoś, kto musiał pytać, czy może wyjść do toalety, zrobić siusiu, jak się odnajduje w tym dorosłym życiu, że pozwala sobie na zarabianie z lekkością. Jakiś komentarz do dzisiejszego odcinka, do dzisiejszego tematu? Bardzo chętnie usłyszę, czy był dla was interesujący, czy będziecie miały o czym myśleć w weekend, nawet dzisiaj. Słuchajcie, jeszcze raz zapraszam serdecznie do specjalnej edycji warsztatu online o archetypach finansowych.
Startujemy 10 października, więc już całkiem bardzo blisko. Wczoraj otworzyłam drzwi, one są otwarte. Do niedzieli, do końca dnia jest obniżona cena i wszystkie bonusy. Więc zapraszam z otwartymi ramionami. Będziemy pracować na żywo. Razem będziemy robić te ćwiczenia. Ewa napisała, że ostatnio w pracy trzeba było się pytać, czy można wyjść do toalety. No właśnie. No nie przesadzaj z tą toaletą. Ja miałam takie sytuacje, że u nas pani powiedziała, że kto chce wyjść do toalety, to musi się pytać o zgodę. Ja nie mówię o dzisiejszej szkole. Ja mówię o tej szkole, do której ja kiedyś chodziłam. Mam nadzieję, że ta szkoła się zmieniła choć trochę. Dziecko nie może sobie wychodzić z sali, kiedy chce i bez powiedzenia o tym, gdzie i po co. Z jednej strony dziecko nie może sobie, my nie pozwalamy na to, ale z drugiej strony dziecko buduje sobie też odpowiednie przekonania na swój temat. Są szkoły, gdzie mogą, a są szkoły, gdzie nie mogą. Więc to, w jakich uwarunkowaniach wyrastałyśmy, ma też wpływ. Nie na każdego, bo nie każdy weźmie sobie to do serca, ale jest wiele wrażliwych kobiet, które bierze sobie takie rzeczy do serca. I jak jej mówili, że ma siedzieć z kolankami blisko siebie, to ona tak siedzi bardzo długo, nawet w dorosłym życiu. Więc ja nie chcę tutaj generalizować, że to ma wpływ na każdego, bo nie ma, ale na wiele w nas ma. Tylko nie każda z nas o tym myśli w takich kategoriach. Bo jak zaczynamy dociekać, ale skąd mi się to wzięło, to przychodzi ten moment, że mam zawsze pytać o zgodę. No i to pytanie o zgodę nam zostaje. Dlatego dzisiaj w ten temat, czy pozwalam sobie zarabiać z lekkością, on naturalnie mi przyszedł. Ale nie każdy się musi ze mną zgadzać, oczywiście. No to cieszę się, że nie robisz z takich rzeczy problemy, Agnieszko. O dziwo, w szkole zaocznej wychodziło się z wykładu i nic o nic nie pytał. O dziwo. No na studiach trochę już inaczej nas traktowali jako dorosłych ludzi. Zostawiam Was już, kochane, z tym. Mam napisać link z listem do powtórki wczorajszego webinaru. Do tej pory słyszę głosy, że wszystkim się podobało, więc bardzo się cieszę. Za chwilę ten link wychodzi. I za tydzień, prawdopodobnie wideo, na grupie będę chciała, żebyście mi podsunęły temat na kolejny odcinek i zapraszam do dyskusji. To pa, cześć, cześć i miłego dnia.